Dobrze, dzisiaj zajmiemy się tworzeniem elementu konstrukcyjnego, który będzie wałkiem sześciokątnym. Zobaczcie, tu w przekroju widać, że tu mamy wałek sześciokątny i jego wymiary to będą mniej więcej 22 cm średnicy zewnętrznej i 13 cm jeden bok. I z tego wałka wychodzi nam walec. Walec o długości 30 cm, który na wielkości 10 mm tutaj jest nagwintowany. Tak? Widzicie? Dobrze. Teraz sobie jeszcze zobaczymy inne opcje. Na środku tego sześciokąta tu jest otwór, który przechodzi przez cały wałek i on jest o średnicy 10 cm. Tu widzimy ten otwór i tu mamy jeszcze, zobaczcie, fazę, frez, który frez jest wielkości 15 cm i średnicy mniej więcej 8 od wymiarów tej ścianki. On ma 6 mm, tak? Ale najważniejsze, żeby był frez w tym miejscu, czyli na końcu naszego wałka sześciokątnego. I jeszcze tutaj, zobaczcie, on jest na 10 mm. Widzicie? Tu jest na 10 mm. No i teraz my sobie taki wałek wykonamy. W jaki sposób on będzie tworzony? A więc zaczynamy od tworzenia wielokąta ze środka. Na początek sobie ustawię płaszczyznę. Ustawię sobie wymiar. Tutaj średnica, kąt będzie 0. I średnica, patrzcie, tu średnica od środka, tam było 22, więc my będziemy mieli tu około 10, 11, tak? O, widzimy. Kąt 0 i teraz wyciągniemy, obrócimy troszeczkę, jeszcze raz, ojoj, oj. Obrócimy go, zamkniemy obrót, klikniemy na region i teraz sobie wyciągniemy go na, pamiętacie, na 100 mm. OK, to teraz klikam płaszczyznę z przodu. Teraz sobie powiększę jeszcze ten rysunek, przesunę go sobie tak, żebym go widział na środku, o tak. I teraz przejdę do fazowania naszego frezu, tak? I tu prostokąt przez trzy punkty. Tu sobie zrobimy na poziomie tych dwóch linii, więc tutaj zobaczcie, złapię tą linię, ten punkt. O nie, przepraszam. Nie złapię, tylko zaznaczę go jeszcze raz. Prostokąt przez trzy punkty. O tak, i teraz zobaczcie. Tu mogę, jak najadę na ten punkt, najadę na. Patrzcie, tu mam kąt prosty, który nam się tworzy. Jednak my chcemy pomiędzy tymi dwoma punktami się znaleźć. Więc jeszcze raz, prostokąt przez trzy punkty. I tu na środku zrobimy. I tu mieliśmy około 12 cm. Tak. Tam było 8, z tego co pamiętam. 8. I tu 12 było, tak? Tu było 12. Dobra. Kąt 0. I teraz zobaczcie, możemy sobie wyciągnąć na 10 cm w głąb, tak? Ponieważ ja mam wyciągnięcie dwustronne, więc ja sobie wyciągnę na 20. Proszę bardzo. Tu klikam. Zaznaczenie. I wyciągam sobie w tamtą stronę i zobaczcie, widzimy, że nam materiał
tu ubywa, tak? Więc ja tutaj zrobię 20, żeby on był na 10 zagnieżdżony. No i teraz sprawdzimy, czy jesteśmy. My ten fres mamy po 6 cm od ścianek. Sprawdźmy to. Jak, w jaki sposób to sprawdzimy? Więc zobaczcie, mamy nasz fres, powiększę go sobie tutaj. Widzimy, że on już nie jest równo, tak? Nawet na pierwszy rzut oka widać, że on nie jest równo. Że on troszeczkę nam tutaj jest przesunięty, prawdopodobnie w lewą stronę, no ale sprawdzimy to. I teraz zobaczcie, przechodzę do opcji Smart Dimension, zaznaczam tą krawędź, O, o, tak. Teraz Smart Dimension. I tu mieliśmy mieć 6 mm, tak? A ile mamy? Mamy 7, tak? Zaznaczamy 6. Zaznaczamy 6 i klikamy Enter. Zobaczcie, co się stało. Ścianka nam się przesunęła na wymaganą przez nas długość, tak? I tak samo robimy z drugiej strony, tak? Zaczynamy od tej ścianki zewnętrznej, bo przesunie wtedy nam się druga ścianka, tak? Przesunia wtedy nam się ta ścianka. Tu mamy 6,84, mamy za dużo, to tutaj 6. Proszę, przesuniemy, tak? No i sprawdźmy teraz. Zobaczcie, fres tutaj nam się przesunął po te 6 mm. Dobrze, to teraz sobie obrócimy go. I teraz tutaj wykonamy okrąg ze środka na o średnicy, okrąg ze środka, powiększę go, powiększę, przesunę troszeczkę, tak, i teraz jeszcze troszeczkę zmniejszę, i teraz jeszcze raz okrąg ze środka, zaznaczam ten punkt, tak, który chcę, aby mi się tutaj wyśrodkował. O, tu, tak? Jeszcze raz. Spróbuję zablokować F3, tą płaszczyznę. I teraz zobaczcie, teraz mam ten punkt. Jadę tutaj, widzicie? Pojawiają nam się punkty nawigacyjne. O, tu, tak, widzimy. I tu. I teraz zobaczcie, jest taka cieniutka czerwona linia. Nie wiem, czy widać ją. I teraz jak kliknę, to możemy już tutaj... na nasz okrąg, na 20 centymetrów możemy wyciągnąć, tak? Wyjdę z tego, tak? I teraz zobaczcie, obrócę leciutko i wyciągnę na 30, po czym nagwintuję, tak? Zamykam obrót, klikam region, wyciągam w tą stronę, on automatycznie tutaj nam się, a on widzicie, w tej chwili nam się odejmuje, widzicie? On nam ze środka się odejmuje, czyli tu musimy zmienić, że dodajemy, o tak, i tu wyciągamy tutaj na 60, tak, ale on jest na 30, bo on dwie strony na 60 i teraz dodamy sobie gwint, tu z otworu dodajemy gwint, od tej krawędzi zaczniemy, gwint i tutaj dodamy na 20, ponieważ on sobie, ojojoj, nie tak, cofamy. Jeszcze raz. Dodajemy sobie gwint. Nie na długość walca. Wartość skończona. I tutaj dodamy sobie
20. Dobrze. I teraz zobaczcie, mamy już gwint dodany. Zostało nam zrobić otwór tu, tak? Na 10 mm, tak? O średnicy 10 mm, więc znowu bierzemy okrąg ze środka i sobie zaznaczymy te punkty, tu najedziemy na nie, tak, tutaj zobaczcie, i tu jak najedziemy na te punkty środkowe, tu jeszcze musimy znaleźć punkt, o tu widzicie, i teraz trzymamy, i tu mamy dwie linie, widzicie, nie wiem czy widać, może ja powiększę, teraz widzicie, że tutaj są takie czerwone linie, które wyznaczają nam środek, klikam, i biorę otwór na 10. Tak. I teraz wyciągam ten otwór. Teraz mam odejmowanie, wycinanie, więc sobie obrócę troszeczkę, żebym widział całość naszego wałka i w tą stronę go wytnę, tak? To już odległość nieważna, i tak musimy na wylot go wyciąć. I zobaczcie, mamy wałek skończony. Zmniejszę go. Tak, zobaczcie, wałek sześciokątny. Tu on jest nagwintowany. Tu jest nafrezowany. I to jest koniec naszej pracy. Następnie zapiszcie tą pracę i proszę poprzez rysunek techniczny wysłać mi zwymiarowany wasz wałek, który tutaj będzie sześciokątem, tutaj będą 6 mm od ścianek, będzie otwór na środku tutaj, tu będzie zagwintowany wałek o średnicy 20 mm, więc ja już was żegnam i życzę sukcesów, tak?